czasach internet jest wspaniałym narzędziem komunikowania się wzajemnego, a blogi, Facebook, nasza klasa, no w szczególności do kontaktowania się ze znajomymi, z nieznajomymi przede wszystkim, no a osoba publiczna ma ogromną szansę kontaktu z ludźmi. Ja bardzo cenię te możliwości i uważam, że bloger pan Tomasz Mazur jest bardzo odważnym człowiekiem, ponieważ odważył się przedstawić swoje poglądy. Przez ponad rok, z tego co mi wiadomo, pisał nie ujawniając się, no ale został wezwany do ujawnienia się pod groźbą skierowania sprawy do sądu. W związku z tym uważam, że bardzo dobrze, że się ujawnił i jeżeli ma poglądy inne niż prezydent miasta, no dobrze, że je prezentuje. Natomiast oczywiście uważam, że nie można obrażać. Każdy powinien być odpowiedzialny za słowo i za te słowa odpowiada, ale przecież wskazywanie na błędy, wskazywanie na zaniechania, wskazywanie na niezrealizowane inwestycje, na trudną sytuację finansową miasta, no to jest przecież prawda. W związku z tym zaprawdę nie powinno się obrażać, a już tym bardziej kierować obywatela miasta, bydgoszczanina, czy zagrażać, że się skieruje sprawę do sądu.